Ze mną jest szefowa polskiej misji olimpijskiej, pani Marzena Koszewska. Dobrze zaczęły się te igrzyska dla nas, Polaków. Rafał Majka, brązowy medal. No ale te ostatnie dni bardzo ciężko, prawda? Jak państwo przyjęliście tą dyskwalifikację Tomka Zielińskiego? Jaki w ogóle nastrój panuje teraz w ekipie? Nastrój bojowy, bo ciągle wiele startów przed nami. Oczywiście decyzja o pozytywnym wyniku badania zrobionego już podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio jest zawsze decyzją smucącą polską reprezentację. Takie rzeczy nie powinny się dziać, ale fakt się stał faktem. Próbka A, potem próbka B, niestety wynik się potwierdził. I decyzją kierownictwa Polskiego Komitetu Olimpijskiego zawodnik został usunięty z Igrzysk Olimpijskich. W Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów prawdziwa rewolucja. Szymon Kołecki podał się do dymisji. W międzyczasie jeszcze jeden zawodnik został złapany na dopingu, który miał być rezerwowym. Nie boicie się państwo, że coś tutaj jeszcze z tymi ciężarowcami naszymi wyniknie? Myślę, że będąc na Igrzyskach musimy myśleć pozytywnie, skupiać się na tym, co przed nami, a czas na rozliczanie, podsumowywanie będzie po powrocie z Igrzysk. Jakby tego nie było mało, tego dramatu Tomka Zielińskiego, jeszcze Konrad Czerniak nie popłynie na 100 metrów. Co tam się stało? Bo to jakiś błąd formalny? Zawodnik był zgłoszony w zgłoszeniach sportowych, tak jak życzył sobie tego Polski Związek Pływacki. Ostateczne potwierdzenie następuje na odprawie technicznej tuż przed zawodami. Taką decyzję podjęli trenerzy, mają do tego pełne prawo. No, Konrad był bardzo rozżalony na Facebooku właśnie. Pisał, no, żeby jakoś to optymistycznie to naszą rozmowę zakończyć, chyba najbliższe 2-3 dni to będzie worek z szansami medalowymi. Na kogo pani szczególnie liczy? Na pewno na wioślarki, one są w finale, 11 płyną. Poza tym trzymam kciuki za wszystkie dyscypliny, wszystkich zawodników i będę im wiernie kibicować.